Jak ty się czujesz? Schodząc z tej sceny, daje radę? Można było coś z tego wycisnąć? No również miałam podobne wątpliwości, czy uda się taką atmosferę koncertową uzyskać i to znaczy, może nie to, że jakoś bardzo jestem zaskoczona, bo śpiewałam koncerty w miejscach, które kompletnie wydawały mi się obce dla klimatów koncertowych. Na przykład w sklepie i to wcale nie z płytami, bo ten z płytami jakiś taki jest bardziej bliski. No zdarzało mi się śpiewać takie jakieś eventy nawet na otwarciach różne. No musisz trafiać do ludzi, słuchaj. Tak, nawet do wieszaków. Jeżeli są, to taki typ widzę, tak? Tak jest. Nie, no, szczerze mówiąc, bałam się od jednej rzeczy, ponieważ ta płyta jest bardzo energetyczna, muzyka jest bardziej klubowa i co innego, gdybym wystąpiła tutaj w składzie takim bardziej akustycznym, to miałabym pewność, że taka forma koncertu będzie pasowała. Dzisiaj miałam pewne wątpliwości, czy uda się ludzi wciągnąć, ale udało się i zeszłam spocona jak po normalnym koncercie. Poznałyśmy się już jakiś czas temu, przy okazji jakiegoś programu telewizyjnego. Zawsze podobało mi się to, co robiła. Zawsze uważałam, że śpiewa w sposób bardzo oryginalny i ma swój fajny styl, swój tak zwany przelot, który wyobraziłam sobie w piosence Inny Spad. Jeśli chodzi o plan B, to poznaliśmy się przy okazji remiksu do mojej poprzedniej płyty, do piosenki Kamienie, którą śpiewałam wtedy razem i to była nasza współpraca. Już tam mieliśmy zakusy, żeby pójść dalej i coś porobić i coś nawet robiliśmy. Trafiło to jednak, że tak powiem, na półkę się zakurzyło, bo... Wróci? Słucham? Wróci? Czy to, co zrobiliśmy, wróci? Nie wiem, nawet próbowaliśmy przy tej płycie podejść, ale zostawiliśmy to, woleliśmy zacząć od nowa. Wtedy sobie postanowiliśmy, że będziemy śpiewać, że nagramy płytę razem. I tak też się stało. Trochę czasu musiał jeszcze upłynąć, bo chłopcy byli zajęci zespołem Sisters, nagrali wtedy drugą płytę. Ale ty nie masz nic wspólnego z tym, co się stało potem z Sisters. Nie, tak. Nie, ja nie odpowiadam za to, że zespół się rozpadł, jak najbardziej.